codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. No to startujemy, drodzy słuchacze, i czekamy na wasze telefony. Leszek Wspaniały. Dzień dobry. Kasia Prałatidzi. Bartosz Skopiński. Witamy w temacie dla reportera. Poniedziałkowym zobaczymy, to już jeden z ostatnich majowych, bo przecież jeszcze tylko 3 dni do końca maja. Zobaczymy, jaki temat dla reportera dzisiaj będzie w waszym wykonaniu, bo my oczywiście czekamy na wasze telefony po weekendzie. Jeśli tylko coś zauważyliście, o czym byście chcieli nas poinformować, ewentualnie komuś dedykować kwiaty i motyle, to jest taka możliwość. Oczywiście na bieżąco śledzicie też portal regionu miedziowe.pl, zerkacie, co się działo w weekend, czyli galerie zdjęć, informacje, ale też i filmy, przykładowo ten mój z wczoraj z pożaru traw przy ulicy Krochmalnej. Traw nieużytków, jakby tego nie nazwać, prawdopodobną przyczyną tego zdarzenia interwencji strażaków z PSP z Głogowa i OSP z Serbów, prawdopodobną przyczyną pojawienia się ognia było podpalenie, co mnie jakoś w tym rejonie miasta nie dziwi. I już ściszony telefon, tak więc teraz wy możecie dzwonić. Czekamy na wasze telefony. 726-114-114. Mamy nadzieję, że za chwilkę pojawią się chociażby kwiaty i motyle, bo nie będę ukrywał, że dawno, bardzo dawno ja nie słyszałem kwiatów i motyli. No zobaczymy, czy dzisiaj będą. Ja ostatnio otrzymałem zgłoszenie od naszej słuchaczki mailowe wraz z załącznikami fotograficznymi, tak więc tą sprawę też zgłoszę, a jak uzyskam odpowiedź, to postaramy się tutaj naszej słuchaczce i na portalu miedziowe.pl, ale też i mailowo odpowiedzieć, jak sytuacja w sprawie, którą nam zgłosiła. To czekamy w takim razie. No a teraz to czekamy na wasze telefony. No, drodzy słuchacze, no naprawdę to tak już taki czas, że powinniście, wiecie, dzwonić i mówić. Pamiętajcie, że przy poniedziałku o 17:15 w miedziowym magazynie sportowym możecie też posłuchać podsumowania sportowego weekendu. Weekend nieco wydłużony, bo meczami rozpoczął się w piątek, potem była i sobota, i niedziela, i będzie też dość obszerna rozmowa z trenerem BC Polkowice Karolem Kowalewskim. Właśnie będzie opowiadał, czy w najbliższych dniach podpisze nową umowę z polkowickim klubem, ale też powie o celach kadry polskiej, bowiem debiutuje w roli pierwszego selektora reprezentacji Polski, ale szerzej o sporcie, tak jak wspominałem, kwadrans po 18 w miedziowym magazynie sportowym. Tam wypowiedzi pomeczowe i po meczu w Polkowicach, i po meczu w Głogowie, również wypowiedź piłkarza KGHM Zagłębia po ostatnim meczu sezonu w Częstochowie z Rakowem i jeszcze wiele ciekawych informacji, m.in. o bardzo dobrym występie Olgi Sawickiej z Centrum Sportowego Głogowski Triathlon, ale też i o bardzo udanych występach lekkoatletów z regionu na Mistrzostwach Dolnego Śląska. Jak słyszymy, u Leszka znowu sportowo bardzo mocno, natomiast u Kasi będzie bardzo kulturalnie zapewne. Niekoniecznie. Okej. Okay. Będziesz niekulturalna? Nie, dawaj, nie. Dziku, pochrumkaj. Nie, no nie, bez przesady, ale na pewno w tym tygodniu będziemy się zajmować Dniem Dziecka, bo dużo atrakcji no tak, w naszym regionie. Przecież więc pierwszy czerwca, już czwartek. No właśnie, więc te tematy na pewno będą się pojawiać, ale szczegółów jeszcze nie zdradzę. A myślisz, że jak 1 czerwca jest czwartek, to ja mogę sobie zrobić taki tłusty czwartek na Dzień Dziecka? Proszę bardzo, ale mam na myśli tylko słodycze. No tylko pączuszki. Na przykład. Albo boczusz. Oho! Też może być. Ja też ze słodyczy najbardziej lubię wołowinę. Taki Dzień Dziecka, taki tłusty czwartek właśnie na słono też byłby bardzo, bardzo dobry. Smaczny byłby. Byłby na pewno. Takie skwareczki. No już przestań, bo. Taki smalczyk. I inne smakołyki. I inne smakołyki, a do radia przyniosła ciasto rano. I to jakie? Bo dziś jest poniedziałek. Na słono i na tłusto będzie w czwartek. No właśnie. A gdybyście chcieli zobaczyć smakołyki, no to było, się działo. W niektórych miejscach regionu się działo. Smacznie się działo, ale to oczywiście na miedziowe.pl. Drodzy słuchacze, no gdyby ktoś jednakowoż chciał do nas zadzwonić, to 726 114 114.
A do tego namawiamy, zachęcamy. Myśleliśmy, że po weekendzie to będzie wysyp telefonów i tematów. Czy będą komary na dni Głogowa? Na przykład taki temat. Był już taki temat. W tym tygodniu, tygodniu mają być opryski wykonywane. Ale jest tak zimno, że komarów raczej nie będzie. Ale już jest ciepło w tym tygodniu. No ale jak nie popryskasz, to za chwileczkę mi skończycie zjedzą. Znaczy nie ciebie. Mieszkańcy nie. Nie. Dobrze, niech pryskają, bo w zeszłym roku, pamiętam, to komarów praktycznie w ogóle nie było. Dopiero się pojawiły tam w połowie chyba września. Co bardzo nas cieszyło, że ich praktycznie nie było, a w tym roku no dość zimno było. Więc dość ich też... zimno. Bardzo zimno było. No maj wyjątkowo, jak grupa ma nam śpiewała, wyjątkowo zimny ten maj. Ale jak się okazuje w historii, nie tylko muzyki, ale w historii też pogody, takie właśnie majowe dni zimne pojawiały się nawet dość często. No zdarzały się, ale my takich nie lubimy. A kto lubi? Kto lubi? Jak tu zima długa, ciężka, zimna, teraz jeszcze maj taki chłodnawy. Ale tak jak Kasia stwierdziła i zauważyła, to jak najbardziej w tym tygodniu już coraz wyższe temperatury, w przyszłym jeszcze wyższe. Ja przypominam, że w czwartek, przy okazji tego, że jest pierwszy dzień czerwca, Dzień Dziecka, to mamy pierwszy dzień meteorologicznego lata. Tak jest. No i w ten dzień miejmy nadzieję, że temperatury będą wysokie, bo wstęp na zespół basenów odkrytych na Chorobrym jest z okazji Dnia Dziecka bezpłatny. No, bo to też trzeba wspomnieć. 26 stopni, pełne słońce. Mam nadzieję, idealnie, że usatysfakcjonuje was taka właśnie aura w Dzień Dziecka. Nie ma telefonów. No właśnie, co się dzieje, słuchacze? A działa na pewno telefon. Działa na 100%. Jak nie działa, to armata. To co, może zagrajmy coś? Czy rozmawiamy? Przepraszam, ale twój suchar mnie rozbawił do łez. No co, jak nie działa, to armata, no co? Dobrze, dawno nie słyszałem takiego sucharka, więc teraz trochę zagramy wam skocznej muzyczki, a jak tylko pojawi się telefon, to odbieramy. 726-114-114. Ja byłem na bardzo ciekawym turnieju wsi gminy Żukowice w Kłodzie. W Kłodzie. Miałem się pytać, co to jest za sport w Kłodzie. Było, powiem wam, śmiesznie i mokro i było gminne trzepanie jaj, ale też były wyścigi w potrójnych spodniach, a najciekawsza była chyba ta konkurencja, którą mam nadzieję już niebawem też na filmiku na Miedziowe TV zobaczycie. Tak więc no, było śmiesznie. Ja ledwo utrzymałem telefon, tak było ciekawie, nagrywając oczywiście ten film, bo nie mogłem się oprzeć, żeby nie nagrać, jak... To muszę sprawdzić. Jeszcze nie jest wrzucony, dopiero Arkowi wysłałem ten film, tak więc mam nadzieję, że wrzuci i dołączy do informacji tu, gdzie są też zdjęcia. No, woda się lała, to na zdjęciach widać. Woda się ostro lała. A jak siedziałeś na pierwszym miejscu przy zbiorniku z wodą, to okej. Okay. Natomiast co do kolejnych osób na krzesłach, to nie miały. No jak nie wzięły ubrań na zmianę, to mogło być ciężko. Ale chociaż dobre tyle, że było ciepło, a potem szybka przebiórka i wieczorem była zabawa taneczna przy muzyce DJ-a, tak więc... Ale czad w ogóle stąd. O, jest telefon! Dzień dobry, witamy, słuchamy. Dzień dobry. Proszę. Proszę państwa, ja ostatnio byłem na placu tym słonecznym przy fontannach. One są bardzo brudne. Jakiś taki nieciekawy zapach też z tego... Mówi pan o parku słonecznym na osiedlu Kopernika. Tak. W sumie tak. Na osiedlu Kopernik, bo to tak. Dobrze. Tam, gdzie woda sika, to jeszcze miałem, ale już poza wodą takie czarne. Tryska. Błota. No tak. No sprawdzimy, podjedziemy, sfotografujemy i zgłosimy. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Do widzenia. No i się doczekaliśmy telefonu, więc mam nadzieję, że i kolejnych się doczekamy. Może ruszy lawina teraz. Dotycząca fontan? W ogóle chyba. Czy tryskają, sikają, czy leją? No lać wodą to faktycznie lali na tym turnieju. Tak. Bardzo fajna. Ale widać po twarzach, że wszyscy się genialnie bawili. A niektórzy to widzę mega mocno skupieni są na tym, żeby wygrać. Dobra. Polecamy, zapraszamy, zaglądajcie sobie, jak lali wodę i ubijali pianę. Turniej pod hasłem Bez Spiny to turniej to był turniej wsi, tak? Tak, turniej wsi gminy Żukowice. Polecamy zajrzeć sobie na miedziowe.pl. No a temat, który przed chwilą nasz słuchacz zgłosił, na pewno sobie tutaj zanotowaliśmy i będziemy oczywiście, tak jak Leszek mówił, dzwonić, sprawdzać. Zgłaszać. Zgłaszać.
A teraz czekamy na kolejne zgłoszenia. 726 114 114. Na zegarku jest 9:28, więc jeszcze chwila czasu jest, żeby do nas zadzwonić. Chwila czasu. Bo chwila czasu to błąd. Dzwoni telefon. Halo, dzień dobry, witamy. Słuchamy. Dzień dobry. Słuchamy. Obserwuję problem od kilku lat, w tym roku znowu, przy ulicy Akacjowej. Jakby pani ściszyła radioodbiornik, bardzo bym prosił. Dobra, już okej? Okay? No, lepiej. Super. Tak, nie widać znaków drogowych. Przy ulicy Akacjowej. Nie Akacjowej, tylko Lipowej, przepraszam. Okej, okay, Lipowej. Lipy pięknie się rozrastają, ale notorycznie zasłonione znaki. Gdyby można było coś z tym zrobić. Znaki dać niżej? Nie, przyciąć drzewka. No, to już nie czas na przycinanie drzewek w tym momencie. No, ale one co roku zasłaniają. Naprawdę tam są, tam jest to znaki informujące o progu zwalniającym, o przejściu dla pieszych. I nie widać. Trzeba się przejechać i zobaczyć. Dobrze, akurat dobrze. Dzisiaj tamtędy będę jechał, to zobaczę, jak sytuacja wygląda. No, proszę zwrócić uwagę. Okej. Okay. Super, dziękujemy za to zgłoszenie. Pozdrawiamy. Czyli mamy fontanny w Parku Słonecznym i zasłonięte przez zieleni znaki drogowe na ulicy Lipowej. A może by tak znaki drogowe malować na jezdni? No, oznakowanie poziome też jest. Ale też takie, wiesz, taki znak czasem po prostu. Czasem się zdarzają. No, czasem tak. Właśnie pewnie ze względu na zieleń, która gdzieś rośnie obok. Bo byłoby nie widać. Może. Ale no, wybujała zieleni to no bardzo super. Mocno. Super, bardzo się cieszę z tego. Dzisiaj na naszej antenie informacja o kolejnej edycji wakacyjnej pracy dla młodych od spółdzielni mieszkaniowej na Dodrze w Głogowie. Tak więc słuchajcie, no właśnie miałem się podpytać, bo jeszcze młodzież jestem i chciałem tam... Słuchajcie uważnie. Dobrze. Dzisiaj na naszej antenie. I a zdradzisz coś więcej już teraz? Oczywiście nie za bardzo? Idziemy. Nie, nie powiem. No, ale ty jest. Nie. No to wracamy do was. Na i te jeszcze 13 na kolejne minut. Kolejne telefony 726 114 114 i tematy, które waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarza Radia Elka Zagłębia Miedziowego z całego Zagłębia Miedziowego. No. Tak, a odnośnie Miedziowego, no to jest też miedziowe.pl i tam zaglądacie i zerkacie sobie, jakie informacje dla was przygotowujemy. To oczywiście też w serwisach wiadomości lokalnych Radia Elka Zagłębia Miedziowego, najbliższy już o godzinie 10:00 i ja będę miał przyjemność dla was przeczytać akurat te informacje, ale też dość tajemniczy mail dzisiaj nadszedł do nas z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie, powiem wam szczerze. Podoba mi się słowo tajemnicze. No bo powiem wam, że 1 czerwca w Dzień Dziecka o 13:15 czeka nas konferencja prasowa, a tematem głównym spotkania będzie sprowadzenie do Głogowa szczególnie cennego zabytku związanego z dziejami miasta. Nic więcej ani nic tutaj muzeum nie zdradza, a więcej powiedzą o tym na konferencji m.in. prezydent miasta Rafael Rokaszewicz, dyrektor muzeum Waldemar Has, ale będzie też dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu profesor Piotr Oszczanowski. To ja też więcej nic nie powiem. A co, ty już masz przecieki? A. Ale nie mogę powiedzieć. No pewnie, no bo oficjałka o 13:15 1 czerwca, tak więc nie będziemy tu wychodzić przed szereg. Niech powiedzą o tym ci, którzy są do tego tutaj. Tak jest, jak najbardziej. Oddelegowani. Wyznaczeni i oddelegowani. Sam jestem ciekawy, co to ciekawego tutaj do Głogowa zawita. Zobaczymy, ile telefonów jeszcze zawita w drugiej części tematu dla reportera, jeśli chodzi o nasze poniedziałkowe wydanie audycji. Leszku, powiem ci, zapowiada się obficie. Z telefonami, czy tak. Z tą niespodzianką? Z telefonami, mam nadzieję, że z telefonami. Obficie w portfelach pieniędzy mieli mieszkańcy Serbów i nie tylko, którzy zawitali na tereny zespołu szkolno-przedszkolnego w Serbach, gdzie odbyła się akcja charytatywna na rzecz ZUZI. Ponad 16 600 zł, a to jeszcze nie koniec, bo licytowane będą piłkarskie koszulki i z tego też na pewno kilka stówek powinno wpaść, a to oznacza, że będzie naprawdę tutaj dosyć ciekawa sytuacja, jeśli chodzi o kwotę.
No i teraz mam nadzieję, że drodzy słuchacze, jednak się zmobilizujecie, wybierzecie numer 726 114 114 i dorzucicie jeszcze jeden temat w dzisiejszej audycji. Czekamy, no a może kwiaty i motyle. Może kwiaty i motyle, może już coś się poprawiło w regionie, już jakiś temat został zrealizowany. Jest pozytywny finał któregoś z tematów, no to zapraszamy. 726 114 114. Dzwonicie do nas do 9.45, jeszcze najbliższe 10 minut do waszej dyspozycji. Telefonów brak? Nie, brak. Jest telefon, więc odbieramy. Dzień dobry, witamy, słuchamy. Dzień dobry. Ja dzwonię w takiej sprawie, już tam od 2 lat próbuję się doprosić ewentualnie z waszej strony o lusterka. Przy zjeździe z Głogowa na Serby, z Grodźca mają zjazd, z Grodźca w stronę Sławy na przykład. 2 głupie lusterka i teraz widzę, że trzecie by się przydało przy... jak jest przejazd w Sobczycach, ten drugi niestrzeżony. To był taki dosyć poważny wypadek. Tam jest trudny zjazd i też by się przydało lusterko w tym miejscu. Dobrze, czyli tak, jeszcze raz. Zjazd z Grodźca Małego w stronę Sławy, czyli ten zjazd z wiaduktu, tak? Z wiaduktu w lewą stronę, jak się zjeżdża. Duże busy, ciężarówki nie mają opcji, żeby to zobaczyć. Muszą się w poprzek ustawiać drogi i też tego dobrze nie widać. Dobra, a druga rzecz to... Zjazd w Głogowie na Sławę. Zjazd ze Serbów na Sławę. Tak. I tam też to lusterko by się dało. Tak się zastanawiam. I w jednym i w drugim przypadku mówi pan z wiaduktu w Grodźcu w lewo na Sławę czy w prawo na Głogów? Nie, w lewo na Sławę z wiaduktu w Grodźcu w kierunku Sławy, jakbyśmy jechali 319. Mhm. W lewo skręcali, tam by się lusterko przydało. I z Głogowa wyjeżdżamy na Sławę, tu jest Serby, Sława, koło Orlenu, koło Biedronki tutaj, przy obecnym moście remontowanym. Ale w którym miejscu miało być to lustro? No jak wyjeżdżamy sobie z Głogowa, wyjeżdżamy, spróbujemy jechać na Sławę w lewo, no i od prawej strony musimy ustąpić pierwszeństwa. Kiedy ciężarówka, duży bus, który nie ma szyb bocznych, nie widać, czy z prawej strony coś wjeżdża, czy nie wjeżdża. Staram sobie to wyobrazić cały czas. Mnie też jakoś trudno sobie to wyobrazić. Nigdy nie kierowałem busem, dlatego ciężko mi jest powiedzieć, ale... No właśnie, to jest tak, jakby osoba taka jeździła czymś takim, no to wtedy by widziała, że faktycznie jest okrojona widoczność i łatwo o kolizję w tym miejscu. Mhm. Czyli lustro... Właśnie dowodem jest ta pani, co wtedy tym busem wyjechała po Trzynobus. Zatrzymała się, ale nie na tyle się złamała, żeby widzieć, że on tam jedzie. A jakby było lusterko koło tego znaku stop postawione, to w tym lusterku wtedy też byłoby widoczne, że tam coś jedzie, na taki szynobus. Czyli bo tam budynek zasłania... Teraz mówimy o trzeciej lokalizacji, o przejeździe w Sobczycach, tak? Tak, tym drugim niestrzeżonym. Mhm. Dobrze. Mamy zanotowane, zgłosimy, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy, do usłyszenia. Staram sobie tak... No tam przy przejeździe kolejowym, no to... Dobra, mamy telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry, ja chciałem się włączyć do tej dyskusji, która była przed chwileczką odnośnie tych luster. Ten pan ma 100% racji. W tych wszystkich trzech miejscach dla jeżdżących busem jak najbardziej potrzebne są lustra, bo tego naprawdę nie widać, panowie. To mówię poważnie, ja jeżdżę samochodem dostawczym i ten pan ma 100% racji. Dobra. No właśnie, to cieszymy się, że jest to odzysk. Dobrze, że jest potwierdzenie tak. Tego, bo to nie jest jeden telefon, to już jest kolejny telefon. No więc... i panowie, jeszcze jedna sprawa, o której chciałem powiedzieć, to ja nie wiem, ja już dzwoniłem do państwa 2-3 razy odnośnie Eurocashu. Z tą dziurą nadal nic się nie dzieje, już... nawet nie jest to oznakowane jakimś, nie wiem, znakiem czy czegoś, że można tam wpaść czy coś. A już... Także prosił ewentualnie coś już panu, zrobić. Już panu mówię, bo akurat ta audycja gdzieś chyba panu musiała umknąć, bo byłem właśnie w tym sklepie i okazuje się, że jest już na finale przetarg na wyłonienie wykonawcy remontu tego parkingu. Teraz jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Parking ten na noc będzie zamykany z racji tego, że kierowcy aut ciężarowych wjeżdżający tam w nocy, czy nawet w dzień i robiący sobie pauzę, to właśnie oni tymi ciężkimi autami uszkodzili parking, dlatego podjęto decyzję, aby na noc go zamykać. No i w najbliższych tygodniach, jak już wyłonią wykonawcę, to ta dziura ma być naprawiona. Dziękuję bardzo za wyczerpującą wiadomość i pozdrawiam, miłego dnia życzę. Pozdrawiamy. I przy okazji szerokości życzymy, bo chyba nasz tutaj słuchacz, jak sam wspominał, za kółkiem właśnie, więc szerokości przy okazji. No to dobrze, no ten temat luster zaczął mnie zastanawiać i intrygować. Chyba wezmę busa i się przejadę.
Ewentualnie jeszcze któryś kierowca. Chyba, że jeszcze któryś kierowca chciałby się wypowiedzieć, to jak najbardziej zapraszamy, zachęcamy. Oczywiście można się włączyć do dyskusji. Bo człowiek faktycznie, jak jeździ zwykłym samochodem osobowym, to tam może nie widzieć takiej różnicy, a tak. Osoba w takim dużym aucie już inaczej. Szczególnie, kiedy właśnie duże auto musi się, tak kolokwialnie mówiąc, złamać i kiedy ta naczepa jest inaczej, a inaczej stoi buda. No dobrze, no to mamy ten temat zanotowany. 726-114-114 i tym samym mamy już ostatnie 5 minut tematu dla reportera przy poniedziałku. Czy ktoś jeszcze do nas zadzwoni? Bartek, Bartek tęsknił za kwiatami i motylami. Zobaczymy, czy będą nie, dzisiaj. Nie doczekam się dzisiaj. Mówisz, że dzisiaj nie? Nie ma takiej opcji, żebym się doczekał. No chyba, że lustra już stawiają. Mówisz? Dobrze. Jeszcze tylko chwila, jeszcze tylko moment. My przy okazji od razu zapraszamy na jutrzejszy temat dla reportera, bo to nie jest tak, że dzisiaj kończymy już, bo oczywiście zapraszamy na kolejny w wtorek, środę, w czwartek i w piątek, bo tak od poniedziałku do piątku właśnie od 9.15 do 9.45 tradycyjnie dzwonicie do nas. I czasami faktycznie jest tak jak dziś w poniedziałek, że na przykład no, są tematy trudniejsze, jak z tymi lustrami, bo to też trzeba będzie wszystko posprawdzać. Natomiast są też czasem takie tematy, które nagle wam się coś przypomni i dzwonicie. I dlatego właśnie temat dla reportera jest od poniedziałku do piątku. A teraz odbieramy kolejny telefon. Halo, dzień dobry, witamy. Dzień dobry, ja chciałbym złożyć kwiaty i motyle dla elektryków, którzy na kosmonautów polskich 52 wieżowce na 7 piętro zrobili idealnie czujniki. A, czyli jednak czujniki można było wyregulować. Można było i wyregulowali. No to w takim razie bardzo dziękujemy za ten telefon. No i oczywiście kwiaty i motyle. Właśnie to w kwiatach i motylach lubię najbardziej, kiedy Leszek chwyta za harfę. Słuchajcie, ale uważajcie, jadąc kamienną drogą, zresztą sam już miałem o tym mówić, ale mój serdeczny kolega Tomek mnie tu informuje, że ciężko ją zauważyć, ale jest takie zagłębienie między mostami na wysokości między Mariną a Fuego, oczywiście na kamiennej drodze. Nie tyle to jest dziura, co takie zagłębienie, w które wpadasz i wypadasz, ale no jest takie... No, efekt traktora. Efekt traktora. Do generalnej dyrekcji będzie trzeba zgłosić tą sytuację i poprosić, żeby robili to nie w godzinach szczytu. Ja tylko sprostuję, między Mariną a Plają. Halo, dzień dobry, okay. Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Słuchamy. Jestem mieszkanką Ruszowic i mam taką nietypową sprawę do starostwa. Otóż nasza droga, jest to droga powiatowa i chodzi o czyszczenie jej. Od tamtego roku jeszcze nie był piasek sprzątnięty. O której drodze w Ruszowicach mówimy? Teraz chodzi o koszenie trawy. Tak trawa jest wysoka na poboczach, że jadąc od ulicy Obrońców Pokoju, to mieszkańcy, którzy mieszkają przy pierwszych uliczkach, czyli Szmaragdowa, Szafirowa i Diamentowa, bardzo ciężko jest im wyjechać w ogóle z tych ulic, bo jest taka trawa wysoka. Nie można się z nimi dogadać. Nie wiem, może wy coś, panowie, zrobicie. Bo jak pamiętam, był odbiór tego jednego odcinka. Oj, to pan starostwa bardzo dużo mówił, że co on zrobi, a zrobił tylko tyle, ile mógł zrobić. Dalej droga jest, dalszy odcinek drogi jest straszny. Dziura na dziurze. To prawda akurat. Nie wiem, co z tym wszystkim zrobić. Tak ciężko się z nimi współpracuje, że nawet sobie panowie nie wyobrażacie. Wyobrażamy sobie. Dziękuję. Ja mam tyle. Dziękujemy. Do usłyszenia. No właśnie sobie wyobrażam. Z tego, co wiemy, to przetarg na wyłonienie wykonawcy koszenia poboczy przy drogach powiatowych jeszcze nie został rozstrzygnięty, tak więc ta ponadmetrowa trawa jeszcze sobie troszkę przy drogach powiatowych w Głogowie pobędzie. Dobrze, szkoda, że to nie pampasowa, to przy okazji jakiś wygląd by było, tak, taka zwykła. Tak. Ale dla mnie to jest dziwne, że mamy 29 dzień maja, a jeszcze nie ma wyłonionego wykonawcy. Halo, dzień dobry, witamy. Dzień dobry.
Słuchamy. Ja dzwonię z obwodów działkowych w Odrzycku, w Serbach. Mhm. Wjazd na parking, na ogrody. Czekamy już 2 lata, żeby rejon dróg ten i autostrad zrobił porządek, bo to jest w pasie drogowym, który należy do nich. Mhm. Od 2 lat czekamy, że nam to naprawią i cisza. Ale chodzi o zrobienie lewoskrętu, o poprawienie bezpieczeństwa? Czy... Nie, nie, proszę pana. Sam wjazd na parking, naprawienie pasa drogowego, który do nich należy. Mhm. Tam są dziury i my z parkingu, wyjeżdżając z ogrodów działkowych w Serbach, prosto w te dziury wpadamy. Tym bardziej, że od 2 lat mieli postawić znak zakaz zatrzymywania się postoju dla tirów i do dzisiejszego dnia, proszę pana, nie ma odzewu żadnego. Czy mówimy o tym zjeździe na ogrody przy stawie, czy o tym za stacją benzynową? To jest tutaj naprzeciwko hotelu Serby. A, czyli o tym, okej. Ten większy taki parking. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak, tak, tak. Było pismo składane, było osobiście zjeżdżone do kierownika tego wojewódzkiego rejonu dróg i już 2 lata minęły, nic się nie robi, nic się nie dzieje. Tiry zatrzymują się, kierowcy idą do Biedronki, zostawiają nam wjazd i wyjazd. Policja nie reaguje na to. Nic kompletnie się nie robi w tej sprawie. Mhm, dobra. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Jeszcze mam jedną sprawę. Za Santander Bankiem na Obrońców Pokoju są potworne dziury. Mhm. Tam nie daj Boże wjechać samochodem, zawieszenie urwane albo miska rozwalona. Nikt nie reaguje na to. Nie wiadomo do kogo ten teren należy z tyłu tam. Jak parking Santander ma. Mhm. Mowa pewnie o skwerku Andrzeja Kosmolskiego. Przypomnijmy się, bardzo dziękujemy za te zgłoszenia. Dziękuję również, do usłyszenia. Do usłyszenia. No i drodzy słuchacze, tak właśnie minął dzisiejszy temat dla reportera. Mówimy do usłyszenia do jutra, do 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.